Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Gwintowych Talii. Wow, mamy kolejny odcinek i zagramy sobie dzisiaj krasnoludami. To będzie taka usprawniona wersja, bo to oczywiście nie są full krasnoludy, tylko wersja na precyzyjnym uderzeniu, bardzo popularna, która no jednak troszkę ewoluowała. Bo jak pamiętacie, oglądaliście odcinki, no to graliśmy sobie ostatnio z warsztatami i z Simlasem. Już tutaj pokazuję, o, z tymi warsztatami, po to, żeby wzmacniać tych starceńców. Natomiast teraz poszło to trochę w inną stronę. Mianowicie, bo był taki problem, że przeciwnicy, którzy byli w stanie sobie poradzić z kompanią Zoltana przy pomocy kapitulacji na przykład, no w zasadzie całkowicie nas niszczyli. A teraz wrzuciliśmy do talii Phila Vandrella. Wow, five head zagranie. Z ideą taką, że mamy też Radę Isengrima, a jest to nasz jedyny elf w talii. Wtedy, trzymając tego Phila Vandrella w talii i zagrywając Radę Isengrima, zawsze tego Phila Vandrella dostaniemy, wzmocnimy go o 2 z tej Rady Isengrima i ten Phila Vandrell zagrany do przodu zawsze pokaże nam kolejną kompanię Zoltana. O, tak jak widzicie, o, co ja tutaj pozaznaczałem, bo tak jak widzicie, są tylko trzy karty specjalne z Kyotera o koszcie prowizji 6, także zawsze tą kompanię Zoltana będziemy mieć, jeśli ją potrzebujemy. Ponadto daje nam to lepsze swarmowanie stołu, nawet jeśli przeciwnik nie ma odpowiedzi, przez co zarówno tutaj Straż Mahakamska fajnie wchodzi, przez co oczywiście Brewer fajnie wchodzi, mimo że te nerfy wleciały zarówno na kompanię, jak i na Brewera, no to i tak dalej warto to grać. Poza tym, no gramy wszystkich trzech Zoltanów, Zoltana Szelmę, Chivaya i Topornika, więc no, te kompanie dają nam 5 tokenów, no i to fajnie działa, tak? Mamy oczywiście w deku też Erondite'a, no tutaj trzeba uważać, na Redcoinie może być z nim problem, bo no jak widzicie, nie ma tu ani Hajdawera, ani Płotki, no ale, no cóż, tak ten deczek wygląda, ale no jest to po prostu dobra karta. Mamy dużo takiego carryoveru troszkę, no bo Maxi może nam, powiedzmy, talię podejrzeć, to jest taki pseudo carryover. Mamy Agitatora, który daje pancerz w ręce, więc delikatny carryover. No i my się generalnie nie boimy pierwszej rundy oddawać, no bo też często na przykład kadzielnica wygra nam grę, czy właśnie ten Brewer fajnie tutaj punkty w rundzie drugiej nadgoni. Jeśli chodzi o brązy, no to tak jak widzicie, jest wiewióreczka, można tutaj grać Wołchwa, jak ktoś chce mieć odpowiedź na Ciri. Sobą obrończynie Brokilonu oczywiście do dowódcy, straceńcy, wiadomo, spoko karty i harcownicy, którzy też tam pozwalają nam coś ustawić, coś tam zbić. Plus są jedynkami do kadzielnicy. Dobra, zobaczymy, jak nam pójdzie, deczek jest ciekawy, ale też no można się przejechać, jeśli przeciwnicy wyblidują elementy komba. Zobaczymy, jak w tym odcinku przeciwnicy pograją. No co, lecimy wygrywać. Potężne, precyzyjne uderzenie przeciwko Syndykatowi. Ostatnio bardzo często grają lojalnie. Coś Nekery na Syndykacie wyparowały, o dziwo. Jak zauważyłem. No i co my tu mamy? Mamy Chivaya, który jest spoko. Mamy wóz bojowy. Agitatora. W sumie nie wygląda to najgorzej. Szczerze powiedziawszy, pracownika sobie zostawię, żeby zbić kaznodzieję, ale dwóch agitatorów to chyba za dużo. Deket będzie lepszy, nie? No, deket zawsze jest lepszy. I zaczniemy sobie tak klasycznie. Czyli tutaj wóz bojowy. Pytanie, czy chcemy go wzmacniać, no bo jednak niektórzy, widziałem, zaczęli grać trutki. Z drugiej strony, jak nie wzmocnimy, to... wzmocnię. Bo też no, nie chcę przegrać czasem na równych. A niektórzy gracze Syndykatu tam próbują cisnąć na tych równych karcioszkach czasami, więc trzeba uważać. Dobra, zagrajmy sobie tego harcownika. Pyk, pyk. Wzmocnijmy, dajmy mu pancerz. Tak, żeby przeciwnikowi nie opłacało się go zbijać.
Odechciało się pościgu? A w sumie to mogę najpierw zagrać Agitatora i potem wzmocnić go, żeby miał 4 pancerze. A może mój błąd. Może to był mój błąd w sumie. No dobra. Dajmy pancerz tutaj na tych zoltanów, co go nie mają. Agitatora wzmocnijmy. Znaczy, opancerzujmy. W sumie to jedyna taka talia, która pancerz nakłada. Coś, teoretycznie też chyba Skellige tam może na tych drakarach jakoś tam. Są takie karcioszki, co nakładają pancerz, ale nikt tym nie gra. No właśnie, gdybym zagrał w innej kolejności, to bym mógł tego kaznodzieje zbić. A tak to troszkę zmaściłem sprawę. Chyba, że chcę Erondaitem zbić. To może nie być głupie w sumie. Zróbmy to. Erondajcik za 3? Wydaje się taki mierny, ale... Ale jeśli da mi to wygraną rundę, to nie pogardzę. W zasadzie może powinienem był też dobić tego poborcę jednym strzałem. Im dłużej myślę, tym bardziej dochodzę do takiego wniosku, że powinienem był to zrobić. Dobra. Wlatujemy z Zoltanem. Pytanie, czy przeciwnik wróci na niego Filipę? Żubrz. Nie zasługujesz, żeby żyć. Okej. Okay. No i w sumie nas przebił. Gdybym zbił. Ajajaj, no tak. Nie przemyślałem tych zagrań. No niedobrze. Bardzo niedobrze. Co w takim wypadku chcemy zrobić? Chcemy oddać przeciwnikowi rundę? No raczej nie chcemy, nie? Wiecie co, ja sobie zagram Bruwera. Nie od razu Mahakam zbudowano. Zobaczymy, no przeciwnik nie będzie miał na niego odpowiedzi, no bo Filipę zużył. Juniorem go nie zbije, bo on ma 10 teraz. Jak spasuje, to okej, no będzie miał carry over, ale wlecimy w R2. Ej, co powiesz na to? Okej. No i możemy faktycznie spasować, tylko czy przeciwnik... No, czy remis przeciwnikowi się opłaca? No nie bardzo. Remis jest na moją korzyść. No on zagra kolejną kartę. Ma 0 monet carry overu. Znaczy no 1 monetę carry overu. Zagrywanie Zoltana. Zagrajmy. Zagramy go do przodu. I zrobimy taki myk. Tyk. 12 punktów w tym momencie. Przeciwnik oddał rundę. No dobra. Iron Dajecik też się nastakował. Ja myślę, że tutaj na 2-0 będziemy próbować. Bo syndykat ma tendencję do niedobierania. Także jeśli tutaj się nadarzy okazja, ale w sumie nie mam dostępu do... nie mam dostępu do Munro na ten moment. I dalej nie mam dostępu. Także no nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Patrzmy, co Maxi pokaże. Wow! Wow, wow, wow! No nie, nie, nie. No tak być nie może. Dajmy sobie obrończynię na dno. No nie jest najlepiej. To może być transakcja twojego. Nie, ale Zoltan topornik swoje zrobi. Wieczorna zdobycz.
Oczywiście nie możemy zbić tego, bo nie dostaniemy tokena. Także tutaj kulturalnie zagramy sobie w ten sposób. I myślę, że zużyjemy całego dowódcę. W sumie czemu by nie? Raz, dwa, trzy. Przy okazji talia nam się skróci. W sumie, skoro tak, to mogłem nie dawać obrończyni na dno, tylko mogłem dać agitatora na dno talii. Także no, też błąd tutaj w zagrywaniu maxi. Powinienem był przewidzieć, że będę dowódcę w tej rundzie grał. O, także trzeba tutaj uważać. Teraz jak dobiera tego agitatora, no to... to może być kluczowy błąd. Widzicie, przeciwnik się przestraszył, Munro. Widzicie, bardzo nieefektywnie tutaj wydał te monetki. No Max Salamandry niestety przebija. Tylko musi być niekładunek dowódcy użyć. No i chyba to jest okej, okay, no. Ja to spasuję. Rondajcik się nastakuje dalej, jeszcze może w kolejnej rundzie. Też przeciwnik kolejny hard zapłacił, nie? Już zapłacił tutaj, tutaj, tutaj. Ile tego haraczu w sumie było płacone? Teraz 3, tutaj 3, tu jest 6, 9 haraczów. Tylko ma, więc ma tylko dwie monetki na król żebraków. Ale no dobieramy tragicznie. A to wszystko się od rundy pierwszej zaczęło, gdzie tam nie dopingowałem poborcy. Ajajaj, teraz nawet fila Wandrel. Ależ smutno to wygląda. Ale nie mogę go wymienić. Muszę agitatora. Okej. Okay. Także no tutaj fila Wandrel nie będzie ewidentnie zagrywany z Radiant Grima. Ale no co, no już w kompanii Zoltana nie usunię, jak Miniora zagrał. Potrzebuję rycerzy o możliwościach. A my oczywiście od tego zaczniemy. Potem Munro. A tutaj na pewno w hartowanie będziemy próbować trafić. I tyle. Tylko czy to wystarczy? No bo jednak syndykat w drugiej rundzie jest piekielnie mocny. Jeszcze jak dobrał swoje guldziki. No musimy liczyć, że na przykład, nie wiem, magistra nie dobrał. To byłoby super. Okej. No, w sumie na magistrze musiałby hard zapłacić. Zresztą niekoniecznie, bo tak nie mam jak nakładać pancerza. Nie jesteś. Ale przeciwnik haracz płaci. Mogę też niby zbić Jakuba, liczyć na to, że nie ma spendera. To jest jakaś myśl. W sumie czaszki nie zagrał. Filipę już zagrał. A jeśli będzie musiał zagrać Cyrusa i zoverprofituje, no to jest korzystnie dla mnie. Kurczę, spróbujmy. Niby poświęcam punkty na Rondajcie, ale... A nie no, w sumie to więcej poświęcam niż potencjalnie zyskuję. Nie warto. Wszystko, co nam pozostało. Trafiliśmy hartowanie. Pyk. I może. No, przecież nie musiałby w ogóle nie mieć spenderów, żeby to się opłacało. Zagranie z Erendite'em, a
Nawet jeśli by z over profitowało 2, no to ja bym poświęcił no 3 punkty na Rondajcie, żeby to temu zapobiec. No widzimy, że jakiegoś tam spendera ma. Chociaż to nie jest spender na wszystko. Okej. Okay. Musimy zagrać straceńca, bo inaczej pancerz mu tutaj się zmarnuje. Potem harcownika zagramy. Może akurat RNG siądzie i zbije tego galerta, kto wie. Też chciałbym tutaj pancerz dostać, nie? Żeby strzelić drugi raz. Żeby dostać pancerz, to nie możemy jednostki zbić. Ale no te losowe pingi już by mogły tutaj siąść. Uwaga! Aj, było blisko. O, wyrównana gra, ale przeciwnik ma bardzo dużo monet. Wydaje się, że zabraknie tutaj. Tutaj zabraknie, no ale to moje misplaye. Także jakbyśmy tych misplay nie pełnili, to pewnie gra wyglądałaby dużo lepiej. Też miałbym na przykład dekret ver 2, bo by nam nie musiał tego Brewera wyciągać ver 1. O. Także no tutaj ewidentnie się nie popisałem. Nie będę ukrywał. Ostatnia karta to zapewne Morelsa. Nie udało się zbić Gelerta. No i Morelsa robi więcej. No gdyby tych monet nie było, to byśmy ugrali. Ale cóż no, chyba zasłużona porażka. Jak się popełnia błędy, to zwycięstwo byłoby niezasłużone. Okay. O! Ty, a to nie Morelsy. Lul. A to nie Morelsy. To w sumie gdybym tak jak u was bił. By coś zmieniło? Nie, no to by nic nie zmieniło. Dobra, także no przegrywamy tylko 4 punkty, no. Lepszy draw nawet po tych misplayach by wystarczył, ale no cóż. Przegrane się zdarzają. Przejdźmy do drugiej gry. Tam już postaramy się zagrać lepiej. A naszym zadaniem będzie pokonanie kapłanek. Także bardzo trudny matchup. Kapłanki, jak wiemy, przepotężne, ale my jesteśmy potężniejsi jeszcze. Także się nie boimy absolutnie. Kapłanek się nie boimy. Dobra. Co my chcemy wymienić? Wymienimy sobie straszną akamską. Brewer. Rondajcik jest. Myślę, że wymienię tego harcownika. Okej. Okay. I tutaj może... Kurczę, bo te machiny będą nam przeszkadzać. Wiecie co? Ja się zastanawiam, czy ja nie chcę full agresji tutaj zrobić. Miałeś kiedyś połamane kolana? Zrobimy coś takiego. Pyk, pyk, pyk. Tutaj wydaje mi się, że w tym deku też można bardzo swobodnie tym dowódcom grać. Bo po pierwsze to nam skróci talię, swobodniejsze muligany, też lepiej dobierzemy naszego kombosa. No tutaj nie przejmowałbym się tym, że dowódca został zagrany jakoś zbyt szybko, czy coś w tym stylu. Dobra. Zagrajmy agitatora. Mógłbym dać pancerz na Brewera. Ale dam pancerz na straceńców. I tutaj oczywiście będę chciwie trzymał tego harcownika. Pełna chciwość. Czy chciwość popłaca? Zależy gdzie. Okay. Przeciwnik wjechał z dumą full testa. No dobra, no to wydaje się, że tej rundy nie podejmiemy raczej. W sumie jak tej rundy nie podejmiemy, to jaką rundę podejmiemy? Żadną.
Jeszcze jedną kartę musimy zagrać. Więc straceniec na stół. A tego nie mamy jak usunąć. Wow, przeciwnik oddał rundę. Tego się muszę przyznać, nie spodziewałem. Naprawdę się nie spodziewałem. Ja myślę, że... Ale kurczę, nawet nie mam jak dowódcę oddać. Ejjaj. 12, 13 do zrobienia. No chyba musimy Filavandrela, bo to jest za mało o jeden. Dobry człowiek to martwy człowiek. Duma to wszystko. Że lecimy. Okej. Okay. Widzicie, przebiliśmy o 5, także nie trzeba było tak zrobić. No Filavandrel został stracony, ale... Przeciwnik tak łatwo nam oddał tę rundę. I teraz jak go pociśniemy... No ciekawa sprawa. Wiewióra raczej nie będzie przydatna. Dekret z kolei będzie turbo przydatny. I ta ręka jest w zasadzie perfekcyjna. Zaczniemy sobie od wozu. Potem zagramy sobie agitatora. Damy sobie pancerz na Bruwera, damy sobie pancerz na straceńca. Zaraz wlecimy z Zoltanem. Potem z Bruwerem i... A to w sumie mówię najpierw z Munro, a potem z Bruwerem. Ale nie. W takim układzie... w takim układzie to tylko jest jedno zagranie, patrzcie. No, przeciwnik się idealnie wystawił. To też jest moc precyzyjnego uderzenia, że właśnie tutaj możemy sobie... kulturalnie dobić wszystko jak leci. No i przeciwnik w dużych opałach. Geralt, co mogę dla ciebie zrobić? Okej. Teraz wlecimy sobie ze straceńcem. Nie. Teraz wlecimy z dekretem. Dekret Munro. Wod mi za jarugę, subrat! Kulturalna przemianka. Pancerzyk. No i jak się oddaje rundę za szybko na ten deczek, no to widzicie, no przeciwnik jest w gigantycznych opałach. Czy ci się to podoba, czy nie? W gigantycznych, no będzie mu bardzo trudno to wybronić. Będzie się starał, ale no... Zobaczymy, co mu z tego wyjdzie, no bo jeszcze musi Sirocco na Bruwera rzucić. Bo jeśli tego nie zrobi, to wszystko będzie tu wzmacniane. W ogóle powinienem tego Bruwera z lewej strony zagrać. No ale on tak dostaje Sirocco, więc nie ma znaczenia. Tyk, tyk, tyk. No i uwaga, czy uda się przeciwnika na 2-0 zrobić? Oto jest pytanie. Radowid, ładunek dowódcy. I pytanie, czy my chcemy zbić Głodyszkę, czy my chcemy zbić Radowida. Wydaje się, że chcemy zbić chyba Radowida. Gdzieś w sumie tam jeszcze Istret będzie. Potencjalnie. W sumie Głodyszki nie mam jak zbić. Także zbijmy Radzia. Zawsze jeden ładunek dowódcy mniej.
26 punktów do nadrobienia. Właśnie, jest ten istryt. Może powinienem był poczekać. Tego istreda pozwolić Radowidowi żyć. Okej. Chociaż tutaj. Ranny potwór jest groźniejszy niż mogłoby się wydawać. 24. Nie, no chyba lecimy na 2-0, bo jak. Albo w sumie kadzielnica na końcu. Bo no w jednej karcie tego chyba nie zrobi. A potem będę miał kadzielnicę. Z drugiej strony zagranie na 2-0 może po prostu wygrać. On ma 8 kart. Ale no nie jestem przekonany, a potencjalnie kadzielnica równa się win. I to jest trudny moment. No ja chyba uwierzę w moc kadzielnicy i spasuję. Ale to jest potencjalnie błąd, no zobaczymy. Nie jestem w stanie tego przewidzieć. Ale jeśli będę miał podwójne ostatnie słowo, to nawet jak on się odpali z kombem, to kadzielnica może to po prostu wygrać. Ale no równie dobrze, jak dobrze rozdzieli, to możemy przegrać. No zobaczymy. Mamy podwójne ostatnie słowo. Bogów najbardziej cieszy podziwianie dzieła stworzenia. Okej, jedną kapłankę też zużył. No to jest coś. To jest zawsze coś. W ogóle ma 7 kart tutaj. To czego on jeszcze nie skrócił? Drugiego mistrza oblężeń. Sztalara jeszcze nie zagrał. Okej, ja mam Erondaita. Wóz, który ma sporo pancerza. No musimy kadzielnicę dostać, bo jak nie dostaniemy kadzielnicy, to... No nie, no... Kurczę, no... I cały pas poszedł. Ale no co, no w zasadzie byśmy... No przeciwnik by mnie bardziej zaszarżował. Elfie gadanie. Zróbmy tak. Też nie wstawiamy zbyt dużo na stół. Ale no jeśli kapłanka dzieje 20 ładunków, to nie wyrobimy tego. Kurczę, no. I zamiast tego wozu na przykład była kadzielnica. Świat jest otwartą księgą. 6 ładunków. What? To tak mało. Co tak mało, panie kolego? What? Dobrze, głów. Okej. Bardzo dziwnie przeciwnik, że tak mało ładunków. Czemu nie zagrał Talara najpierw? Coś tutaj przeciwnik słabo pograł. Bardzo słabo pograł, no ale cóż no, wygrana to wygrana. Zawsze miło kapłanki porobić. I cóż no, taki dziwny odcinek, w sumie nie zaprezentowałem tego deku najlepiej, no ale też pamiętajcie, że gram na wysokim proladerze, więc tutaj nie ma łatwych zwycięstw. O, i wadna talia nie ma powyżej 60%, znaczy powyżej 70% win ratio, więc jak ktoś tam chce talię, która ma 90%, to takie talie nie istnieją. No, a to jest taki pokaz wyrównanej gry, która koniec końców zakończyła się naszym zwycięstwem. I tyle. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.